Inspektor Gadżet. Gadżet i Grappler. No i co, wujku? Czujesz się już najedzony? Tak, dziękuję, Penny. A więc zaniosę śniadanie Kapmanowi. W porządku, ja tymczasem wszystko pozmywam. Kapmana trzeba wzmocnić. Podwórko jest w strasznym stanie. Naczynia zostaną zmyte w minutę. Wygląda nieźle. Z drugiej strony taki smaczny dodatek nie zaszkodzi. Dobrze, a dietę może zacznę jutro. Aha! Ciekawe, kto to? Inspektor Gadżet, słucham. Tak jest, szefie. Zaraz tam będę. Halo, szefie! Gdzie pan jest? Tutaj jest tajny rozkaz, Gadżet. Doktor Klauf zamierza zlikwidować inspektora Gadżeta podczas otwarcia wystawy Tajemnica Orient Expressu. Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu. W porządku, szefie! Z moim przyjacielem Kapmanem nie może mi grozić nic złego. Stop! Zatrzymać maszynę! Stop! Stop! Mam nadzieję, że ma pan dzisiaj coś atrakcyjnego, profesorze Dumkopf. Coś atrakcyjnego? Ma pan chyba rację. Proszę spojrzeć. Grappler! O, wydaje się dostatecznie silny. Oto pewien prosty pokaz, jeśli pan pozwoli. Naprzód, Grappler! Bardzo ładnie, Grappler! Grappler lubi łakocie. I Grappler załatwi Gadżeta. Cóż za miły młody człowiek. Szkoda, przyjmuję cię. Oj, 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 oj! Oła! Tam do licha! Patrz lepiej pod nogi, Kapman! Bardzo przepraszam, zaraz posprzątam. Ha? Coś takiego robi się późno. Lepiej wezwijmy jakąś firmę porządkową i niech się oni tym zajmą. Tak, a więc może mi pan pozwoli choć raz zadzwonić z tajnego telefonu? Nie, przykro mi, Kapman. Mój telefon służy tylko do rozmów służbowych. A to sprawa prywatna. Właśnie czekaliśmy na ten moment. Profesorze, niech pan odbierze ten telefon, kiedy zadzwoni. Świetnie, podłączył się pan do telefonu Gadżeta. Miejskie służby porządkowe? Halo, tu kapral Kapman, asystent słynnego inspektora Gadżeta. Potrzebujemy kogoś silnego do sprzątania, natychmiast. Zdaje mi się, że mam dla pana kogoś bardzo odpowiedniego. Odpowiedniego i mocnego, a więc proszę go przysłać. Oczywiście. A teraz twoja kolej. Idź i złap Gadżeta. No, Grappler złapie Gadżeta. No już, idź! Łebku, jakiś podejrzany drap zbliża się tutaj. Uważaj na wujka Gadżeta, ja włączam pełne zabezpieczenie. Jakieś przeciążenie urządzeń ochronnych. Co za okropny bałagan panuje w tym domu? Gdzie jest człowiek z firmy porządkowej? Aha!
To pan jest człowiekiem od sprzątania. To chyba on. Witam pana, panie... Grappler. Grappler, Grappler. O, jest tutaj. Ojej. To jeden ze stworów profesora Dunkopfa. Proszę za mną, panie Grappler. Wszystko panu pokażę. Nie, tędy nie. Wejście dla sprzątających jest przez kuchnię. Ale wyjątkowo razem możemy wejść tędy. Łebku, mój komputer pokazuje, że Grappler ma jedną słabość. Uwielbia łakocie. Uważaj na Wojka Gadżeta i Kapmana. Jak pan widzi, panie Grappler, wszędzie tu jest potworny bałagan. A my mamy bardzo mało czasu. Pan wybaczy, mam bardzo dużo pracy. Dalej, dalej, kapralu Kapman! Bardzo dobry lot, Kapman! A teraz do roboty. Najlepiej, żebyś zaczął od siłowni, a w tym czasie ja... Te ciastka z czekoladą powinny go na chwilę uspokoić. Słyszę, że jest w siłowni. Trzeba się pośpieszyć. Grappler głodny. Złapać Gadżeta. Dostać łakocie. Tam do licha. Ten facet to jakiś demon porządku. To nie jest pora na kąpiel, Kapman. Tak jest, inspektorze. I nie pozwól, by pan Grappler wykonywał najcięższe prace. Bardzo dobrze, panie Grappler. Właśnie miałem zamiar wymienić ten przestarzały sprzęt. Proszę rzucić tutaj. Dzięki! O, panie Grappler! Proszę, mam tu coś dla pana. Łakocie. Łakocie. Grappler kocha łakocie. No świetnie, panie Grappler. Wszystkie są dla pana i proszę się uspokoić. Proszę więcej łakoci. Dobrze, proszę za mną. Aha. Zaraz wracam. Niech pan tu zaczeka i będzie grzeczny. Aha. Przykro mi. Tracę cierpliwość, Dunkopf. Słyszy mnie pan? Tak jest, mam nowy plan. Oby był skuteczny. O, inspektor Gadżet, słucham. Gadżet? Tu mówi szef. Musisz natychmiast jechać do tajemniczego pociągu. Jestem zawsze gotowy do akcji, szefie. No to jedź! Lepiej powiem, że wychodzę. Grappler złapie Gadżeta. Chcę łakoci! O, tu pan jest, panie Grappler. Proszę ze mną, mam dla pana inną robotę. Łakocie! Dawaj! Grappler już idzie, inspektorze. O nie! Ktoś się włączył do tajnego telefonu wujka. Trzeba go zaraz ostrzec. Dokądkolwiek pan jedzie, kapral Kapman zawsze jedzie z panem. Nie. Miej oko na Penny i Łebka. Zabiorę ze sobą pana Grapplera. Świetny pomysł, inspektorze. Jak rozumiem, tam może być niebezpiecznie. No właśnie, drogi Kapmanie. A co on umie, czego ja nie umiem? No, na pewno nie umie tak dobrze latać jak ty. O, jesteś Grappler. No to wsiadaj, jedziemy. Już późno. Wujku Gadżet, stój! A? Słucham, Penny. Wujku Gadżet! A, mój obiad. Dziękuję. Jadę do tajemniczego pociągu. To rozkaz szefa. Wujku Gadżet, zaczekaj! Pędź za nim, Łebku! Będziemy w kontakcie!
Żegnaj, inspektorze! Otrzymaj to! Dzięki. Musimy się śpieszyć. Jesteśmy spóźnieni. Tędy, panie Grappler. Wszyscy już czekają. A teraz, drodzy uczestnicy wycieczki, pod hasłem Tajemnice Orient Expressu wystąpi nieco poza programem Wielki Inspektor Gadżet! O, dzięki. Dziękuję, a teraz nastąpi mój pierwszy pokaz. No to trzeba by rozgrzać maszynę. Ruszamy równo za pół godziny. A? Lokomotywa ruszyła sama! Ej, stół! Nie zupełnie sama, panowie. Ten pociąg jest w naszych rękach. Zrozumiałam. Jedź dalej z nimi. Jakoś do was dołączymy. Są jakieś pytania? Ja mam pytanie. Jak pan sobie radzi z mordercą szaleńcem? Dobre pytanie. Właśnie w tym celu zabrałem mojego asystenta. Państwo pozwolą? Oto pan Grappler. A więc, Grappler, zrób coś złego. Dajmy naszym gościom pokaz. Spróbuj mnie złapać. Tak, mocno, bardzo mocno. No, dobrze. Tam do licha. Niezły numer. A teraz następny pokaz. Raz, dwa i skok. O! Tak już lepiej. Tam do licha. Zobaczymy pociąg, jak tylko wyjedziemy z tego tunelu. Zdaje się, że widzę go przed nami. Coś jest nie tak! O nie! Już jestem! A niech to! Gadżet jest sam w wagonie restauracyjnym! Idź tam i załatw go! A, tutaj jesteś. Wiesz co? Najlepiej będzie, jak teraz omówimy następny numer. A, kelner. Chciałbym prosić o kartę. O, leży tutaj. O, widzę pociąg. Strasznie pędzi. I to akurat prosto na nas. Trzeba go koniecznie zatrzymać. To nie działa! Uciekaj szybko! O właśnie! Spójrz, Kapman! Trzeba przestawić zwrotnicę! Ja się tym zajmę! Nic nie widzę! Uciekaj, Penny! Penny! Dzięki, Kapman! O, to drobnostka! Wujek Gadżet jest przed nami! Kapral Kapman, śpieszę na ratunek! Grappler lubiła kocie. O nie! Już najwyższy czas na pokaz.
Chodźmy, panie Grappler! Te automatyczne drzwi to ogromna wygoda. Co tam, Penny? Ciekawe, czy ta krowa jedzie na gapę. O! No dobra, ale gdzie się podział pan Grappler? Jesteśmy w tunelu? Co? No, nareszcie trochę spokoju. Aha, to ty! Mam cię! Hej, uważaj! Ostrożnie, babciu! No, to znowu tunel! Aha! I takim chwytem obezwładniamy najskuteczniej groźnych agentów. Witaj, szefie! Gadżet! Spokojnie, babciu! Grappler chce więcej łakoci! Ciekawe, gdzie jest bujek Gadżet? Grappler, poddaj się! Jesteś! Jesteś aresztowany! Ja! Więcej łakoci! Więcej łakoci. Dobre. Gdzie jest wujek Gadżet? Lepiej zatrzymajmy pociąg. Nie wiedziałem, że uczestniczy pan w tej wycieczce. No, myślę, że już się najadł. No już, Grappler, uspokój się, bo będę musiał użyć siły. Jesteś aresztowany! On jest naprawdę świetnym lotnikiem. No! Grappler chce łakoci. Grappler złapie Gadżeta. Dobrze, Grappler! Naprzód! Nareszcie! Zepsułam zdalne sterowanie Klaufa. A teraz zatrzymamy pociąg. Uważaj, Łebku! O, świetnie, zatrzymali się. O nie, zaraz będzie zderzenie! Hurra! To jak Gadżet, Kapman i pan Quimby. Grappler, tu są łakocie, ale najpierw przestaniesz ryczeć i odstawisz to na miejsce. Grappler dostanie łakocie? Nie, bo byłeś niedobrym Grapplerem, a teraz postaw to. Nie. A teraz Grappler dostanie łakocie? Nie. Dopóki nie obiecasz, że będziesz już zawsze grzecznym Grapplerem, nigdy więcej przemocy. Zgoda? Obiecujesz? Grappler obiecuje. Grappler żałuje. Och, ten Grappler! No już dobrze, Grappler. Od tej pory wszystko już będzie w porządku. Grappler, nie być zły już nigdy więcej. Nie ścigać Gadżeta. Grappler, być dobry. A więc widzi pan teraz, szefie? Grappler wcale nie jest taki zły. Tak, za pomocą pączków, ciastek z czekoladą i lizaków. Grappler kocha łakocie. Grappler bardzo dobry. Ten Grappler... Jest mi naprawdę przykro, doktorze. Skąd mogłem wiedzieć, że ta dziewczynka ma tajną broń? Jaką? Życzliwość! To był pierwszy przypadek, kiedy ktoś był miły dla Grapplera i to go rozbroiło! Zapłacisz mi za to, Dumkopf! Zapłacisz! Tam, do licha! Kruche ciasteczka w polewie czekoladowej, to jest to! Łebku, słodycze nie są dla psów!
lepiej przejść na odpowiednią dietę. To dobra rada. Jeżeli ktoś chce sięgnąć po którejś z tych wspaniałych ciasteczek... O, tam do licha! Wersja polska Masterfilm na zlecenie TVN. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, dialogi Jan Mos, dźwięk Ewa Kwapińska, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili inspektor Gadżet Jarosław Domin, Penny Krystyna Kozanecka, Queen Bee Jacek Czyż, dr Klauf Jerzy Słonka i inni. Nie wiem, jak ci się to udało, Gadżet, naprawdę. Następnym razem na pewno cię dopadnę, Gadżet.